Witajcie, mężczyźni, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na lokacji The Land of the Rising Sun, jako Japonia. Ostatnim odcinku... dajcie mi chwilę, tylko zapiszę. Ostatnim odcinku, zaatakowaliśmy Sowietów, ale... Sowieci mają ten problem, że... nie są zbytnio... dobrym państwem do zaatakowania jako pierwsi. Więc w tym drzewku mamy taki problem z tym. Więc póki co jedyne co możemy robić to budować kolej i budować punkty zaopatrzenia, co nie jest najłatwiejszą rzeczą na świecie. Więc mamy włączony ten powolny atak, ale 300 tysięcy to 600 tysięcy. Może. Przynajmniej nie jest aż tak źle. Dobra, jest źle. Teraz spojrzałem się na produkcję. Jedyne co mogłoby nam pomóc to jest naprawdę masywne. Ale to masywne. No jakieś wsparcie gospodarcze. Ale trudno było to zrobić wcześniej. Więc. Okej. Chiny prowokują. Więc. Okej. Możemy dostać Annex Wargold. Dobra, możemy sobie to wziąć, raczej nas nie zaatakują. No i właśnie dlatego... no... okej, Szwecja, z kim ty walczysz w ogóle? Szwecja walczy z Antantą. To nie brzmi za... najlepiej. No, by Finlandia aż tak szybko nie padła. A my... no musimy nadal tutaj szukać możliwości jakiegokolwiek wsparcia. Lepsza arta. No, jak sami widzicie, trochę dużo tutaj z tych dywizji. Też słabo nam czasami idzie. Tutaj powoli budujemy te supply huby, ale zanim one powstaną... to może trochę minąć. Jeden to budujemy tutaj. No, kiedyś wojna jeszcze fajnie była, dlatego że były te supply regiony. I wtedy po prostu trzeba było budować infrastrukturę i ona tam postowała. A teraz to ta kolej. No po prostu buduje, że to jest symulator budowania kolei. Okej, dziękujemy, kinie. Okej. No, teraz nas wypychają do tyłu. Zauważyłem. Możemy na razie wyłączyć sobie. Więc... bo tak naprawdę to nic nam to nie da. Tutaj mamy... Wargole, ale... nie ma żadnego sensu. No jesteśmy jedynym państwem, które walczy z Rosją, więc to po prostu powoduje, że tak naprawdę Rosjanie to bardziej na tym zyskują. A kolejna tutaj z tych rzeczy. Prowokacja. Naprawdę nie możemy nic zrobić z tymi prowokacjami, bo nie mam zbytnio armii, żeby pójść do Japonii. Jak to wygląda? Widzę, że tutaj trochę nam słabo idzie. Możemy się w sumie trochę wycofać stąd. Tutaj to część w ogóle nie jest pod rozkazem. Mi się bardzo podoba. No właśnie, no wycofajmy stąd to.
powinno serwą to dać nam. Dlatego to nie musimy robić. To możemy zrobić, bo to nam pomoże. I co dalej możemy zrobić? Tutaj nic, to możemy zrobić. Okej, jak to wygląda z budową? W sumie pokazuje, że mamy, więc możemy spróbować zaatakować. Okej, sobie team. Ojojojojoj. Tam nas odcięli. Okej, możemy tutaj też rozszerzyć ten front. Ale teraz jak trochę wybudowaliśmy tych supply hubów, to trochę popchniemy do przodu, ale jak mówię, to jest coś takiego, że to jest budowanie kolei, po czym dosłownie nic się nie dzieje. Więc przydałoby się, żeby ktoś zaatakował jednak tutaj z tyłu. Bardzo chętnie bym to widział. Co to mamy? Anti. Możemy też karabiny ulepszyć. No i w głównej mierze po prostu. No i tyle, mogliśmy zaatakować. No, wojna o zaopatrzenie w głównej mierze. Dobra, co tutaj możemy? Możemy wybudować tutaj kolej. I tutaj punkt. No, jak to wygląda z tymi? Tutaj mamy trochę. Okej, tak, Chinese Provocation. No wiem, że prowokują, tylko że ja nic nie mogę z tym zrobić. O, okej. Inni prowokują teraz. Okej. Wspaniałe wieści, skapitulowała tam Szwajcaria. To znaczy to, że Niemcy cokolwiek będą robić? Nie wydaje mi się. Okej. O, masz raz, jeszcze wojna w Ameryce jest. O, nie mamy tutaj. Okay, czyli to jest. Czyli wy nie macie drzewka, okej. Okay. Czyli nie wiem, jak ona wybuchła nawet. Dobra, tutaj nic nie mamy. Możemy wesprzeć Mandżurię. I co tutaj możemy? Infantry Expert, bardzo chętnie tobie dam. No. Znakomita gra Japonią, dosłownie. No i nam się jeszcze kończy manpower. Okej. Okay. Jak to wygląda? Dosłownie budujemy jeden punkt zaopatrzenia. Bo inny został przejęty. Paryż padł. Może wreszcie coś zrobią z Sowietami. Bo bardzo chętnie bym widział to, żeby Sowieci coś się odsunęli od tej granicy. Jak to wygląda z tym? No, oni stracili prawie już milion. A my tam nie aż tak dużo. Okej, widzę, że Finlandia to już się tak utrzymuje. To możemy zrobić, to się może przydać w przyszłości. Jakieś lekkie ulepszenia do artylerii.
i do gospodarki. Na siłę, kolejny sabotaż. Się okaże niedługo, że jeszcze Tybet będzie sabotował i to dopiero będzie śmieszne. Okej. Tutaj kompletnie, ale kompletnie nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeszcze atakują miejsce, gdzie budujemy. Bo oni mają w ogóle o wiele więcej dywizji na tym. A mają zapatrzenie, jakby w ogóle nic się nie działo. Uwielbiam to. Tutaj też budujemy. Tak naprawdę nie idziemy w ogóle nic do przodu. Dlatego też nie, aż tak bardzo nie jestem fanem tego drzewka, bo jeżeli musimy najpierw zaatakować Sowietów, to nie jesteśmy w stanie nic później robić. A Niemcy też nie są jakoś bardzo chętni do współpracy. Więc tak, Niemcy, kiedy wy coś zrobicie dla nas? Dosłownie. Okej. Okay. O, masz los, ale... Staliśmy bonusów. Nie chcemy dołączyć do waszej wojny. To jest jedna z tych rzeczy, których na pewno chcemy. Nie powiem, tutaj mamy dosyć dużo tych rzeczy. I wydaje mi się, że to jest lepszy bonusik. Okej, w ogóle... Amerykanie zamienili się w komunistów. To nie jest dobra wieść. Okej. Okay. Jak to wygląda na froncie, tak szczerze? Bo robimy tutaj te wszystkie rzeczy, ale... Czy my w ogóle... Ktoś... nam pomaga? Ciekawe w ogóle, jak to jest z Manchurią, ponieważ oni naprawdę dostali bardzo, ale to bardzo dużo boostów od nas. Czy coś tutaj jest ciekawego? Nie wydaje mi się. O, upadek Rzymu. O, nie znaczy nic dobrego w Europie. O, Winter Expert. Bardzo chętnie weźmiemy. Czy w ogóle jesteśmy w stanie atakować trochę, bo tak budowaliśmy chyba część z tych punktów zaopatrzenia, co chcieliśmy? Nie zaatakowaliśmy. No ale część chyba udało nam się przejąć. Oczywiście w niektórych miejscach mamy zaopatrzenie, więc nie jest aż tak źle. Na pewno tutaj udało nam się wybudować punkt zaopatrzenia. Okej, to nie my. To nie u nas się zdesantowali, już się bałem. Bo naprawdę bardzo dużo dałem w to, żebyśmy zabezpieczyli nasze porty. Ta produkcja mi się podoba. To naprawdę jest bardzo ciekawy bonus do produkcji. Ale ten też jest dobry.
Tak naprawdę jedyna różnica jest to, że przy zmianie, więc nadal to zrobię to. Okej. Chyba dywizję nam się jakieś wystawiły, czy co? Jakby to brzmiało w taki sposób. Okej. Możemy powysyłać trochę agentek. To jest właśnie dziwne, że jeżeli chodzi o agentów, to zazwyczaj mnóstwo kobiet się respi. Okej. Co tam przeciwko nam? Estonia, wow. Kto by pomyślał? Bardzo się boimy wielkiej Estonii. Okej. No jak to wygląda? To wygląda tak, że mamy niby o te miejsca różne, ale jesteśmy w stanie tutaj ich odbić, a Niemcy mają własne problemy. O, masz się losy, bo własne naprawdę. Stawić was na chwilę to jest tragedia. Zastantowały im się Sowieci od tyłu. Ej, wezmę to. To akurat jest dobry bonus. O, i adaptable. Bardzo chętnie wezmę to. Okej. No, powiem szczerze, wreszcie coś widzę, że się rusza. Ale to nie jest takie, że wielki fan jestem tego. Ale możemy zrobić tak i wtedy może wreszcie zdobędziemy Kamczatkę. Może. Widzę wreszcie jakieś ruchy. Takie poważniejsze, ale nie jestem pewien, czy to aż tak dobrze nam idzie. Okej, trochę do tego można wziąć. Też wygląda w powietrzu. No, przejmujemy ich lotniska, wtedy oni nie mogą wystawić swoich. Tutaj w Mongolii widzą, że mnóstwo dywizji jest. No i ich wypytamy, na szczęście. No tutaj mają taką swoją kolej, co koniec końców może nam pomóc. Okej, jak to wygląda z tym? No tutaj to tak. Chciałbym, żeby wreszcie coś popchnęli, ale popychają ledwo co. Nie wiem, gdzie tutaj jest punkt zaopatrzenia, ale oni nie mają go, więc nie jest aż tak źle. Możemy to wziąć. Dobra, mamy już wystarczająco fabryk, żeby tutaj trochę podbustować sobie. Okej, w ogóle tutaj mają randomowy punkt zaopatrzenia. Okej, widzę, że tutaj atakują, ale jest tak źle. Okej, zdobyliśmy go. I co? Nic. W ogóle się nam nie przyda. Okej, tutaj postawiłem, żeby budowali, ale że tak powiem, żadna z tych dywizji, która tutaj przychodzi, nie chce pomóc. Znaczy, wy macie jakieś takie ważniejsze? No, jedna z tych dywizji ma ważniejsze. No, wejdźcie tutaj, pobrońcie trochę. Naprawdę, to jest coś takiego, że to jest walka o punkty zaopatrzenia. Okej, tutaj też bonus do produkcji. A tutaj trochę mamy tych dywizji. A ty... masz Logistic Wizard. Bardzo chętnie. To jest jedna z tych rzeczy, które naprawdę chcemy. Znaczy, ja naprawdę buduję punkt zaopatrzenia w miejscu, gdzie
co chwila walczy gdzie, więc nie opłaca mi się go budować. Okej. Budujmy trochę kolei w takim razie. Możemy to wybudować. Budować trochę wcześniej. I może jakoś to pójdzie. Okej, antitanki mogą wyjść. Normalny bonusik też. O, następny karabin. Tego raczej nie musimy ulepszać. To możemy w sumie ulepszyć. No i firma deski wypluwała. Pokazuje niby, że dobrze może nam pójść. Ale nie powiem, nie widzę tego. Teraz nas Sowieci wypychają. To nie jest dobra wiadomość. Możemy to zrobić. Znowu to polega na tym, że musimy zdobyć jakieś tutaj bonusy. Jak to wygląda z tym? No, Włochy ciągle się tutaj mają problemy. Niemcy nie chcą w ogóle nic nam pomóc. Chociaż powinny jakoś nam pomóc już w miarę szybko. Okej, mają wojnę domową. Znakomicie. Może co możemy w ogóle z tym zrobić? Szczerze, to jest chyba lepsze. Dobra, jak to wygląda potem? Naprawdę jest tragedia. 2 miliony do naszych prawie miliona. To nigdy nie jest dobry znak. Okej. Budujemy te punkty zapatrzenia, ale raz stracimy je, teraz zyskujemy. Różnie jest. Okej. Dobra, nie powiem, te koszty nie są aż takie duże. I co, już nas znowu atakują, jest źle. Ale jedyne co budujemy, to jest dosłownie punkty zapatrzenia. No nie, agenty nam złapali. Jak to wygląda? No, mamy karabiny, więc nie jest tak, nie jest aż tak źle. Chociaż zawsze warto byłoby mieć ich więcej. Mm-hmm.
No widzę, że nas wypychają. Winter Expert, zawsze fajnie. O, kurde. No, nabiliśmy już trochę tego Winter Experta. No, pokazuje w ogóle, że jesteśmy znakomicie przygotowani do kontrataku. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, ponieważ dosłownie nas teraz wypychają. Wygląda budowa naszych punktów zapatrzenia. No niezbyt dobrze, bo właśnie straciliśmy część. Teraz nas pokazuje, że w ogóle nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Uwielbiam to. Okej. O, przynajmniej odcięliśmy tutaj część dywizji. Powiem szczerze, ten mod nie jest. Nie jest zbytnio dopracowany, ponieważ wydaje mi się, że to było takie, że ktoś bardziej chciał rozwinąć podstawkę, a podstawka ma naprawdę niezbyt dobrze rozlokowane te drzewko. No i teraz, jak sami widzicie, co chwila to jest takie, że my popychamy. Może się uda, może nie, zazwyczaj nie. Tutaj na przykład udało nam się okrążyć 9 dywizji. I my raz mamy zaopatrzenie, raz oni mają. Też te punkty zaopatrzenia. Będę musiał sobie wreszcie pobrać ten mod na szybsze budowanie, ponieważ one tak długo zajmują czasu. To kolejny agent został złapany. Okej, musimy wycofać te wizje, ponieważ one dosłownie są w stanie tutaj nic zrobić. W ogóle jesteście w stanie wreszcie to przejść? To jest coś takiego, że próbujemy stąd wyjść, a totalnie nie potrafią przejść. O, coś się stało na świecie, że postanowili, że fajnie byłoby z nami pójść w sojusze. Ale nie sądzę, żeby to było jakaś bardzo ciekawa rzecz. Okej, jak to wygląda? Chyba możemy zaprosić. Możemy zaprosić Turcję. Bardzo chętnie. Turcja dołączaj do nas. Okej, chyba jeszcze możemy. O, was możemy zaprosić. No to was też możemy zaprosić. Witamy. Ja nie powiem. O, Sumasiro, Sowieci to teraz. Sowieci to teraz wszystkich zaatakowali. Dobra, to jest ten nasz czas. To jest nasz czas. Wreszcie możemy coś porobić. Tak, i teraz po prostu będziemy mieć nie wiem, z kolejny odcinek, kiedy po prostu pchamy do przodu, a Niemcy koniec końców się rozpadają. Dobra, ale nie, no na razie to tak wygląda. Wydawało mi się, że mod trochę będzie lepiej działający, ale wygląda na to, że nie. Dobra, ale widzimy się w kolejnym odcinku. Z wami Travel. W Horizon 4 na modyfikacji The Land of the Rising Sun. No to, cześć!